Dzień dobry, zapraszam Państwa na szkolenie dotyczące odpowiedzialności prawnej ratownika medycznego. Moje nazwisko Ewa Kuźwa-Sielewska, jestem sędzią karnistką. Od 16 lat orzekam w sprawach karnych, a dzisiaj chciałabym Państwu w trakcie tego szkolenia powiedzieć kilka słów na temat odpowiedzialności prawnej ratownika medycznego. Zajmiemy się kwestiami statusu prawnego ratownika medycznego, a także odpowiedzialnością cywilną, zawodową, pracowniczą oraz przede wszystkim karną ratownika medycznego. Będę Państwu chciała również powiedzieć kilka zdań dotyczących kwestii praktycznych na temat tego, w jaki sposób poruszać się zarówno po procesie karnym, jak i procesie cywilnym. Najpierw kilka słów na temat statusu prawnego zawodu ratownika medycznego, albowiem powinni Państwo wiedzieć, jakie Państwo mają prawa i obowiązki, a żeby wypełniać je należycie i żeby nie narazić się na zarzut odpowiedzialności karnej, czy to w trybie cywilnym, czy w trybie karnym. Proszę Państwa, nieznajomość prawa szkodzi, taka łacińska maksyma ignorantia iuris nocet. Jest to maksyma, która obowiązuje nas wszystkich, a Państwa wykonujących bardzo odpowiedzialny zawód związany z wieloma obowiązkami w szczególności. Dlatego jeśli chodzi o podstawowe kwestie dotyczące statusu prawnego ratownika medycznego, to moim zadaniem jest dzisiaj przybliżenie Państwu aktów prawnych, w których one się znajdują, tak żeby Państwo mogli wiedzieć, gdzie tego szukać. I jeśli będą mieli Państwo taką potrzebę, zaznajomić się z tym bardziej szczegółowo. Proszę Państwa, najczęstszą podstawą odpowiedzialności karnej ratownika medycznego jest popełniony przez niego błąd medyczny. Co to jest ten błąd medyczny? No, błąd medyczny zachodzi wówczas, gdy ratownik postąpi niezgodnie z zasadami aktualnej wiedzy medycznej, nie dołoży tej należytej staranności w swoim działaniu, czyli tej staranności, którą opisałam Państwu w części wstępnej wykładu, przekroczy swoje kompetencje i uprawnienia. I jest to błąd, który najczęściej obejmuje działania o charakterze nieumyślnym, wynikające z lekkomyślności albo niedbalstwa, które doprowadziły do nieszczęśliwego skutku, śmierci, uszkodzenia ciała, czy też rozstroju zdrowia. Jeśli chodzi o postępowanie karne, to chciałabym się w tej chwili trochę zabawić w adwokata i opowiedzieć Państwu o kilku kwestiach praktycznych, które mogą Państwu pomóc, jeżeli trafiliby Państwo jako osoba czy podejrzana, czy też oskarżona do procesu karnego. Chciałabym Państwu wskazać na kilka istotnych kwestii takich praktycznych, których nie znajdą Państwo w przepisach prawa, ale które wynikają z mojego doświadczenia i mogą Państwu pomóc poruszać się w postępowaniu karnym. Przede wszystkim trzeba podkreślić, że praktyka pokazuje, że w procesie karnym, ale i zawodowym, które będą wobec Państwa się toczyły, ponieważ one są bardzo analogicznie uregulowane do postępowań karnych, osobą oskarżoną zostaje jeden lub kilku świadków, którzy wcześniej składali zeznania. Wynika to po prostu z takiej praktyki, że jeżeli prokurator prowadzi postępowanie karne, to zanim zorientuje się tak naprawdę, komu postawić konkretny zarzut, to próbuje ustalić pewne okoliczności, zbierając jak najwięcej dowodów. Są to zarówno dowody osobowe, czyli właśnie przesłuchanie świadków, jak i innego rodzaju dowody, czyli na przykład dokumentacja medyczna. Bardzo możliwe jest więc, że jeżeli będą Państwo wezwani na przesłuchanie w charakterze świadka, to następnie w przyszłości może być Państwu już postawiony zarzut popełnienia przestępstwa, czyli Państwa rola zmieni się ze świadka na podejrzanego. Dlatego, jeżeli dostają już Państwo wezwanie na przesłuchanie w charakterze świadka, to muszą być Państwo już przygotowani do tego przesłuchania. I co bardzo ważne, muszą Państwo pamiętać, że muszą być Państwo zwolnieni od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Ponieważ jeżeli kodeks etyki zawodowej wymaga od Państwa, aby tej tajemnicy Państwo przestrzegali, no to jeżeli zostają Państwo wezwani do złożenia zeznań, w trakcie których muszą Państwo ujawnić okoliczności objęte tą tajemnicą, no to muszą Państwo być zwolnieni od obowiązku zachowania takiej tajemnicy. W postępowaniu przygotowawczym z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej zwalnia Państwa sąd. Czyli nie wystarcza oświadczenie prokuratora, że zwalnia Państwa takiego obowiązku. Musi dysponować on orzeczeniem sądu, które zwalnia Państwa z tajemnicy zawodowej.
Proszę Państwa, jeśli zostajecie wezwani do złożenia zeznań w charakterze świadka, to macie Państwo obowiązek mówienia prawdy. Jesteście Państwo pouczani odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub za zatajenie prawdy. No i Państwa obowiązkiem jest przestrzeganie tego pouczenia i rzeczywiście mówienie prawdy. Bo jeżeli Państwo tego czynić nie będą, a w toku dalszego postępowania wyjdzie, iż zeznali Państwo nieprawdę, lub też nawet tylko zataili prawdę, czyli nie powiedzieli Państwo o czym Państwo wiedzieli, a o co byli pytani, to może być potem Państwu zarzut popełnienia, postawiony zarzut złożenia zeznań fałszywych, czy też utrudnienia postępowania karnego. Proszę Państwa, mają Państwo jednak prawo odmówić odpowiedzi na pytanie, jeżeli naleziała ona Państwa lub osobę Państwu najbliższą na odpowiedzialność karną. Czyli co do zasady, nie mogą Państwo odmówić złożenia zeznań, jeśli Państwo przewidują, że one mogłyby Państwa narazić na odpowiedzialność karną, ale mają Państwo prawo odmówić odpowiedzi na konkretne pytanie, które mogłoby Państwo na taką odpowiedzialność karną narazić.